Za ten piękny makijaż muszę dać ci buziaczka. Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, mam dla was bardzo długo wyczekiwany filmik z gościem specjalnym, z Tomkiem. Siema wszystkim. I dzisiaj mamy dla was filmik, który nagrywaliśmy ponad rok temu. I wtedy jeszcze nie byliśmy razem. I teraz zobaczymy, jak to wyjdzie, jak teraz jesteśmy już parą. Mianowicie Tomek będzie mi robił makijaż. Tak jak wiecie, nie mam teraz na sobie makijażu. Nie, nie będę. Tomek go zrobi. Nie. I będziesz starać się odwzorować taki makijaż, jak mam zawsze. Zobaczymy, jak dobrze mnie znasz. I słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyjdzie, to zapraszam was do oglądania. Możecie teraz zrobić łapkę w górę. Zasubskrybować mój kanał, wpaść do Tomka, bo na jego kanale również nagraliśmy filmik. I wpaść na Tomka Instagrama, Tomek Podłoga Olejnik. A my już zaczynamy. I słuchajcie, tutaj przygotowałam pełną kosmetyczkę moich kosmetyków. Ja zawsze używam tych kosmetyków. Masz farta, bo ja na przykład się jakoś mocno nie maluję, chyba wiesz to. No nie wiem, mocno zawsze. Ja się prawie w ogóle nie... Pilotopety na twarz i jazda. Tak, ja się prawie w ogóle nie maluję, także... A, myślisz, że to jest pierwszy krok? No. A nie powinieneś nałożyć czegoś najpierw? Spokojnie, dam radę. O nie, ja się tego boję najbardziej. Tutaj będzie trochę inna kolejność, ale dawaj, chodź tu. Czekaj. Czego szukasz? No, żeby włosy nie wpadły. No już mnie poplamił. Ja wolę ubrać... O Jezu! No Tomek, nie maluj mi po nocy, tylko po twarzy! No dobra, sobie. Dobra. Chcę coś napisać tutaj. Schenny. Dobra, dawaj. Oko. Weź tam, żeby ci nic nie zrobić. Będzie idealnie zaraz. No dawaj tu, nie uciekaj. A czemu od oka zaczęłaś? I w ogóle odwrotnie to... Ja się nie patrzę na kamerę. Od dołu powinno się robić? Tak. No stój. Ale ja się boję. No nie uciekaj na mnie. Tomek, mam grudę na oku. No dobra, czekaj, spokojnie. Zdejmiesz mi ją? Git? Mam grudę jakąś. Nie ma. Mam jeszcze grudę. Już nie ma. Chcesz trochę wacika, żeby zdjąć nadmiar? Stój. Nie, nie będzie potrzeba. Pięknie wygląda? Tak, bardzo. Może wyjdziemy gdzieś, a nie, zostań w domu. Taki domowy, naturalny makijaż. Rozświetlacz. Gdzie coś do tego jest tu? I jeszcze w kąciki. Dobra, dawaj. Całe, mi to wszystko porozwalałeś. Pamiętam, jak mi rok temu zrobiłeś, jak świnka wyglądałam. Miałam całą rżą twarz. Czemu chłopacy zawsze tak dużo produktu nakładają na pędzle? To jest piękne. No już jesteś piękna. Przygięcia, bo to jest... To czemu mnie tak malujesz? Dlaczego będę za się świecić? Ja tak zawsze mam? Zrobiłeś ciebie taką, wiesz, kim byś chciała być? Lady Gaga? Ariana Grande. To jest... Uważaj, żeby nie pobrudzić oczu. Wiem, wiem. Zrobisz mnie w stylu Ariana Grande? No. Ten pędzel jakiegoś mało daje. Co to jest? Mało daje. A co to jest, myślisz? Rozświetlacz. No ale rozświetlacz? Gdzie zazwyczaj daje rozświetlacz? Pomyśl. Na nos? Dobrze. Wiesz, ja to wolę robić palcem. Jakieś taka blada się wydajesz. Pokaż, weź obróć się. Wszędzie będziesz miała równo. Dobra? Może brwi, co? A to co to jest? Puder, już mnie tym... A, nie ty, to tylko to. Trzymaj. Tym jeszcze ci nie robiłem. Jaki jest sens najpierw na... Nie tak dużo! Oj, przepraszam. Mogę im to pokazać? Chcesz? Tomek. Rozumiałeś mi pudę. Pokaż. W ogóle go płakała. Nie. A! Dobra, to już zdejmę, oczy już pomalowane. Całe brudne będą się ciebie. Gdzie to dać? No... No najlepiej mi na ziemię to wszystko zrzucić. Kurde, fu, na ten pędzel. I tak już mam całe łóżko brudne. Co to? To jest do brwi. Nowe? Pokaż. Nie, na szczęście nie. Do brwi, nie do rzęs. A, dobra. No, w którą stronę? W górę zawsze robię. To jest jakiś ten? Coś tu jest? To nie jest kolorowy, to jest tylko żel. No, jakieś głupie to. Bo to jest żel trwający, bo powinieneś najpierw tym zrobić. Brwi. Co to jest? Otwórz to. Dobra, mniejsza z tym. Ale na odwrót. A to jest podkład. O. Podkład na sam koniec. No, no takiego to... czegoś jeszcze nie widziałam. Lepiej na rękę. Dobra, to lepiej to założę, bo... No dawaj. Czekaj. Żebyś mi włosów w tym nie poprał. No dobra, dawaj. Za dużo.
No co ty? To jest tragedia, nigdy więcej ci nie dam mojej twarzy do pomalowania. Byłeś delikatniejszy wtedy. Widzisz, to teraz to dym robimy. Teraz to wywalone. No nie ruszaj się. No nie ruszam. Nie tak dużo! Spokojnie, mało jest. Co? Tomek. No? Cały krem mi zużyjesz. Nie cały, bez przesady. A co, to twój ulubiony jakiś? Tak. Ooo. A ty jest jak taki, wiesz, lalkę na nową jakąś. Fajnie się czujesz? No. Oj, uważaj. Jest wyglądasz jak debil. Dzięki! Nie, no tak trochę jak klaun. Daj śminkę czerwoną jeszcze. O mój Boże! Słyszysz? Nie mam czerwonej. Dawaj śminkę jakąś. Czy ty byś chciał, żebym ja się tak malowała? Nie. To czemu mnie tak pomalowałeś? No bo nie wyszło. Jak to się otwiera? No, dawaj usta. Nigdy... Ja nawet po pół roku jakbym używała podkład, nie miałabym takiej... No weź tak je zrób. Hmm? Tak? No. Możesz ładnie to. No dobrze, będzie ładnie. Tylko nie pomarka z klinika. Z klinika. Ups. Trochę ten się kiba. Właśnie tak faceci dbają o kosmetyki. Teraz się naprawię. Wygląda jak żalka. Już czekaj, no stój. Niech równo będzie. Tomek. Stój. Poczekaj, no bo jest nierówno. Ale ja wyglądam jak miałam botoks. A stój, co ja robię, no poczekaj. Ty mnie kochasz? Tak. Kocham bardzo. Czekaj. I po szmince. Czekaj, krzywo trochę. No, pokaż się. Teraz musimy zrobić miniaturkę. Nie. Teraz zrobimy miniaturkę. Co jeszcze masz fajnego? Mam coś tu jeszcze do ciebie? No dawaj jeszcze jakieś fajne. Nie. Jakąś farbę? Pójdę po paletkę i mi oczy pomalujesz. Dobra. Zaryzykujmy. No. Pójdziemy w makijaż oczu. Dawaj. Mam tutaj taką paletkę. Proszę, nie zepsuj jej, bo to jest stufel. Na powieki, wiesz, czy są powieki? To. Pokatusia. O, idziesz pod kolor szminki, żeby pasowało. No jak? Znawca mój. Ja już myślę o tym, ile ja to będę musiała zmywać. No bo jak najdłużej. Czemu? Będę miał więcej czasu. Na co? No wolnego. Dzięki. Poka. Ale straszna jesteś. Czarownica. Porównajmy to z makijażem z poprzedniego roku. Tutaj będziecie mieli gdzieś pewnie porównanie. Dobra. Będę jeszcze bardziej różowa. Tylko kurde, coś czuję, że krzywo mi to wyjdzie. Jak mam zrobić? No taki dziubek możesz. No. Co ty robisz? Przepraszam. Dobra. No proszę mi tutaj mojej pracy nie niszczyć. Czekaj. No. Wszystko idealnie staram się zrobić. No słuchaj. Kurde, trochę krzywo. Ale minimalnie. O nie! Ja już to czuję. Czekaj. Co ty myślisz? A ja się boję tych ust. No nie. No. No, starałem się jak mogłem. A to dlaczego? Tako. A to jakiś trend nowy? Okej. Ci pokażę trend. O. O Jezu, jak pięknie. Czekaj. Jeszcze zrobimy nosek. Dziewczyny, malujcie się tak, to się podoba chłopakom. Czekajcie, jeszcze nosek tylko zrobimy. Dawaj. O nie. Przegięcie, co? To jest przegięcie, tak? Nie mogę na ciebie patrzeć. Ej! Nie, no żartuję, trzymaj.
Ale jesteś ohydna. Może to nie piękno, jesteś nawet taką. Daj mi buziotka. Nie. Daj mi buziotka. Nie. Mm. Jak to zmyjesz? Daj mi buziotka. Za ten piękny makijaż muszę dać ci buziotka. Fu. Dobra, będziemy kończyć ten film. Moi drodzy, to by było na tyle. Tak właśnie wyglądam. Według mnie to jest naprawdę fajna sprawa, jak chłopak wam zrobi makijaż. Koniecznie wypróbujcie to w domu. A! Jeszcze możecie mi dać znać, czy bardziej podobał wam się makijaż w zeszłym roku, czy ten dzisiaj. Bo naprawdę zdolności Tomka się bardzo, ale to bardzo poprawiły. Na plus, na duży plus. Wydaje mi się, że byłeś na jakichś warsztatach. Tak kosmetycznych, makijażowych. Także wielkie brawa dla Tomka. Zostawcie koniecznie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał i Tomka. I to by było na tyle. Buziaczki. O. Buziaczki. Pa! Czuję się jak piesek jakiś.